No i teraz to mam zapasy. Nie ma co, wracam do siebie, bo trzeba w końcu zacząć siewy. No i jesteśmy, zatankuję tylko traktor i lecę w pole. Zaparkuję sobie elegancko blisko garażu. Ale zanim pójdę po traktor, wyciągnę sobie od razu dwa karnistry, bo susza w baku. Jak dobrze, że mam siewnik już przygotowany, tak bym musiał jeszcze targać się z workami i ustawiać go. O kurwa, nie opuściłem go. Oho, prawie pusty bak. Szybko go zatankuję i lecimy. Niedługo muszę śrutować, aby mieć coś do świni, bo moje zapasy dla nich się powoli kończą. Ale co by nie mówić, to 14 kanistrów powinno mi wystarczyć na jakiś czas. Dobrze, że mam lekki zapasik paliwka i nie będę musiał podczas żniw jeździć na stację. No i elegancko mamy zatankowany traktor, więc czas zabierać się za siew. O kurwa, znów miałbym wypadek, jakby nie moje skille kierowania, he. Dobrze, że te chwasty uschły, bo bym musiał bronami całe pole oblecieć. Bym zapomniał, muszę jeszcze gnój wyciągnąć od świn, bo mi będą w nocy chrumkać. Iruna, co one tak słabo idzie? Czy znowu pompa paliwa jest zatkana, czy co? Mam nadzieję, że przez zimę nie zapowietrzył mi się, albo że szczury kapli lub przewodów nie pogryzły. Plamy paliwa nie było na betonie, ale nigdy nie wiadomo, ech, i kolejny traktor trzeba naprawić. Oby Władek niedługo był gotowy. Przez całą zimę razem z Zbychem i Flaszką działaliśmy przy nim. Hehe, była to fachowa robota. Zrobiliśmy kapitalny remont silnika oraz powymienialiśmy wszystko, co było w kiepskim stanie. I oczywiście naprostowaliśmy wszystkie wygięte elementy, aby jak najlepiej się prezentował. Ostatnio niektóre elementy pomalowaliśmy, żeby ruda szmata go nie tykała. Jedynie co to Zbychu musi pobawić się z kablami i Władek będzie do odbioru. Najważniejsze jest to, że miałem większość części, więc koszty są małe, ale za niektóre części jeszcze muszę zapłacić, a dokładnie oddać Zbychowi, bo on kupował je. Potwierdził, że ja kupiłbym jakieś pazerne zamienniki lub używane części, które są na wykończeniu. W sumie to dobrze, że on to ogarniał, będę później miał kogoś winnego, kto zjebał robotę, hehe. Nie no, ale dziś ten Ursus to dramat, jakby mocy nie miał. Ech, same problemy muszą być na początku sezonu. Będę musiał dziś jeszcze przy nim grzebać, żeby jakoś zdążyć z pracami polowymi i siewami.
Czemu dziś musi ta robota tak powoli iść? To są jakieś żarty. Ursusik, no zrozumiałbym, jakbyś nie był w garażu przez zimę, ale tyś całą zimę przesiedział w ciepłym garażu.
tym sezonie muszę posadzić kartofle, bo świnie muszą mieć coś do żarcia, a z samego zboża to się nie utruczą, to tu po lewej mam przygotowane miejsce na kartofle.